Czy na przykład miałeś kiedyś propozycję, aby zostać jurorem jakiegoś programu albo żeby wystąpić? To miałem taką propozycję, żeby zostać jurorem jednego programu. Nie mogę powiedzieć, którego, ale niestety, czy niestety albo istety, wiesz, praca w Żyduli jest rzeczywiście dość intensywna i pracując tutaj i tak często, będąc na planie, to jest po prostu niemożliwe, żeby pogodzić wszystkie terminy, wiesz, więc jakby kwestia tylko i wyłącznie tego. To był program dotyczący bardziej tańca czy śpiewania? Wiesz co? Ani. Wow, to jaki to mógł być program? No nakieruj nas tak trochę. Powiem, nic wam nie powiem, ale oczywiście w stacji TVN. Okej. Okay, nie kombinuj. Ale rozumiem, że już się odbył bez ciebie. Tak. I ty miałeś być tam jurorem. Ale ja już nie pamiętam nic więcej ci Dobrze. Powiem. I nie było to top model, więc kochani, możemy zgadywać, tak, już wiemy, że to nie było top model. No dobrze, ale na przykład jakiś taki udział w programie typu Taniec z Gwiazdami, czy twoja twarz brzmi znajomo? Ja wiem, że to nie jest stacja TVN, ale jak wiemy, można to trochę... Jako ruror, czy osoba, która występuje w tym? Osoba, która występuje tym razem. Kurde, wiesz co, znowu z tym, z Tańcem z Gwiazdami, to myśmy się gdzieś tam rozmijali, albo nie mogłem, albo nie chciałem, albo oni chcieli, albo coś tam, a potem ja chciałem, a potem już nie miałem czasu i tak dalej. I potem już jakoś tak wyszło, że nie. Bardzo kuszące jest ten drugi program, o którym powiedziałaś, twoja twarz brzmi znajomo, natomiast ja nie wiem, czy ja bym się w tym sprawdził, wiecie, no jednak kurczę blade, wydaje mi się, że tam chyba trzeba śpiewać, albo bardzo nie umieć śpiewać, żeby się gdzieś tam w tym odnaleźć, nie wiem, albo to czuć, kurczę, ja nie wiem, czy się do tego nadaje po prostu, wiesz, ja nie wiem, czy jestem takim showmanem, czy ja bym się odważył, bo trzeba zrobić taki bardzo poważny krok po prostu w przepaść i zobaczyć, co z tego wyjdzie, no, albo będzie dobrze, albo nie, ale wiesz, to trzeba jednak umieć udźwignąć, nie, ja nie wiem, kurczę, ja po prostu nie wiem, czy ja się w tym formacie sprawdzę, sprawdziłbym. Nie sprawdzę, sprawdziłbym.